Dzień dobry kochani, witajcie na filmie z dostawy, zaraz będziemy wszystko Wam pokazywać. A jeżeli chodzi o nasz tradycyjny, cotygodniowy konkurs, to dzisiaj do zgarnięcia jest ta przepiękna Hoya Mauna Loa. Zobaczcie, to jest bardzo ładny okaz o takich grubych liściach poskręcanych w taki sznur i dodatkowo jeszcze z wariegacją. I dzisiaj są te hoje naprawdę wyjątkowo długie i piękne, także bardzo Wam polecam. To jest dosyć droga roślina, ale myślę, że warto tutaj się skusić, no albo możecie wygrać ją w konkursie. Na odpowiedzi konkursowe czekamy do poniedziałku do 21:00. Piszecie tutaj w komentarzach pod filmem na YouTubie. A pytanie jest takie, gdybyście nie musieli się sugerować ceną, miejscem w domu, dostępnością, niczym, po prostu macie zero ograniczeń, sky is the limit, to jaką roślinę najbardziej na świecie chcielibyście mieć w swoich zbiorach? Piszcie i jedna osoba otrzyma od nas tę Mauna Loę, może to właśnie ta, o której marzycie, a my sobie oglądamy, co tam dzisiaj przyjechało w dostawie. No, muszę zacząć od tego anturium, słuchajcie, bo myśmy się tutaj od razu w nim zakochali. Jest prześliczne. Liście ma takie kojarzące się, myślę, że wiadomo z czym, ale nie jest tak bardzo papierowe i delikatne, jak wygląda. Trochę mi się też z Begonią Luxurians kojarzy, tylko że ona faktycznie miała liście takie mega cieniutkie, papierowe. To anturium jest bardziej takie, jednak te liście są grube i takie zacne, więc myślę, że to nie będzie jakiś straszny siurpak, tylko wygląda to na taką dosyć mocną roślinkę. Są 3 sadzonki w doniczce. Doniczka jest taka 10. No i jak to u anturium, widzę, że tutaj korzenie bardzo piękne, grube, zdrowe i rozrośnięte. Anturia mają mocny system korzeniowy, także wygląda to naprawdę fajnie, że będzie z tego porządny kawał rośliny. Można już spokojnie w większą doniczkę przesadzić. Anturia lubią zarówno podłoże uniwersalne z perlitem, jak i bigos, czyli u nas zestaw do roślin obrazkowatych. No, polecam. Ja chyba się skuszę, nie wiem, bo fajne, w każdym razie ładna roślinka. Jeżeli chodzi o pnącza, to mamy sporo dzisiaj propozycji, tu mam nie wszystkie, dzisiaj jakoś tak trochę wszystko wymieszane. Mam na przykład, słuchajcie, Epipremnum Global Green, to jest epi o liściach bardziej takich okrągłych, oczywiście grubaśnych, jak to u Epipremnum, z wariegacją zieloną na ciemniejszym tle. Bardzo ładnie to wygląda. Jest też Epipremnum złociste, klasyk nie do zdarcia. I jest Epipremnum Marble Queen. Ta wersja z taką z takim bardzo jaśniutkim wybarwieniem, co się zawsze tutaj zastanawiamy, czy to nie jest Snow Queen przypadkiem. Jeżeli byście chcieli właśnie tego jaśniejszego, to to jest ta wersja za 39 zł, w odróżnieniu od tych takich bardziej zielonych, które są za 35. Zróżnicowaliśmy cenę, żebyście się nie mylili i żebyśmy my się nie mylili, żeby było łatwo wybrać, którego chcecie. Przepiękne. I Epipremna bardzo Wam polecam. To są rośliny, które dają radę nawet w takich suchych pomieszczeniach. Nie potrzebują bardzo dużo światła i nie potrzebują dużo troski. Wystarczy im albo podłoże uniwersalne z perlitem, albo bigos też jest ok. Właściwie wszystko, co macie, tylko żeby troszeczkę była ziemia rozluźniona, żeby to nie była sama ziemia z wora. I podlewamy jak przeschną. I są to naprawdę rośliny nie do zdarcia. Ja Wam powiem, że ostatnio na swoich miałam wełnowce. Jak jesteście ciekawi, bo miałam prawdziwą plagę, no to zapraszam na nasz drugi kanał Parantela. Tam w ogóle wpadajcie, też polajkujcie, oglądajcie. Tam Wam pokazuję, ile tych wełnowców miałam. I powiem Wam, że to są na tyle silne rośliny, że mimo takiej bardzo dużej plagi, dużego porażenia, one wyglądają po prostu super zdrowo. Nic im tak naprawdę nie jest, więc to tylko potwierdza to, co zawsze Wam mówię, że to są roślinki po prostu nie do zajechania. Dobra, dalej mamy sobie hibiskusa z wariegacją. On kwitnie pięknie na czerwono, no i do tego właśnie listki są nie tylko zielone, ale złamane tym białym. Właściwie tutaj to wręcz odwrotnie, biały jest złamany zielenią, bardzo dużo jest tej wariegacji. I mamy też już gwiazdy betlejemskie, no i też Wam przypominam, że z gwiazdami dobrze by się było pośpieszyć, dlatego że one są teraz, a potem przed świętami ich nie będzie. Przynajmniej tak było w ostatnich latach, że zawsze to są pierwsze, jakie znikają, no bo zobaczcie, jak piękne są. To są gwiazdy betlejemskie z wariegacją, więc jeżeli byście chcieli mieć taką ozdobę świątecznego stołu, no to proponuję już teraz, bo potem nie wiem, czy będą bliżej świąt. I mamy je dzisiaj w dwóch rozmiarach, albo takie maluszki, albo większe okazy. Cena jest naprawdę bardzo dobra, nie ma się co tutaj jakoś hamować i obawiać. I mamy też drugą odmianę, Marble, którą też dzisiaj dla Was w dwóch rozmiarach zamówiliśmy. Maluszki i takie już całkiem spore, rozrośnięte krzaczory. Też jest przepiękna, przepięknie wybarwiona. To jest taki żółty, herbaciany kolor, złamany takim koralowym różem. Przepiękne są. Ciężko mi ocenić już, która ładniejsza. I to już taki akcent trochę w stronę świąt. Mamy też dwie Sanse, słuchajcie, Sansa, której bardzo dawno u nas już nie było, Silver Flame. Ojejku, to chyba z rok. Przepiękna, jeżeli zbieracie Sansevierię, to Wam ją polecam, bo jest naprawdę wyjątkowo ładna, a bardzo rzadko bywa dostępna. Także to nie tak, że ja jej nie zamawiałam, bo jej nie lubię, tylko po prostu jej nie było. Więc jeżeli chcecie, zależy Wam na tej konkretnie, no to sugeruję się pośpieszyć, bo nie wiem, kiedy znowu będzie, a jest naprawdę piękna. No i jest też Zejlanika, która no, może jest bardziej popularna, ale to wcale nie znaczy, że jest jakaś, nie wiem, brzydsza, tak? Jeżeli chodzi o sansę, to trzeba je przysadzić w podłoże do kaktusów i sukulentów i nie zwlekajcie z tym, bo to jest akurat przy tych roślinach sukulentnych szczególnie ważne, żeby one nie były w tym włóknie kokosowym. Jeżeli chodzi o klimaty sukulentne, to jeszcze powracają, o właśnie mnie atakuje, już trzeci raz mnie dzisiaj atakuje, powracają euforbie marmoraty z tym pięknym takim duszkowym, jak ja to mówię, wybarwieniem. I jeszcze też roślina, którą bardzo lubię, to jest Zamiokulkas Raven, czyli czarny kruk wśród zamiokulkasów. Przepiękna roślina, której starsze liście są dosłownie czarne jak smoła, a młode przyrosty wychodzą takie limonkowo, takie właśnie bardzo jasne i one z czasem się przebarwiają w tą czerń. Wygląda to nieprzeciętnie, bardzo lubię tą roślinę, bardzo ją Wam polecam. Jest super łatwa w uprawie, też trzeba przesadzić w podłoże do kaktusów i sukulentów i podlewać naprawdę z rzadka, żeby bulwy tam nie zagniły. No i właściwie tyle. Możecie ją postawić zarówno w jasnym, słonecznym miejscu, jak i w ciemniejszym. Wiadomo, że tak żebyśmy się rozumieli, to co ja czasami mówię, że sansevierie i zamiokulkasy to są rośliny do cienia, to nie znaczy, że one są tam mega, hiper, super szczęśliwe. Wiadomo, że rosnąć będą lepiej na stanowisku jasnym, gdzie tego światła trochę dostaną, będą szybciej przyrastać, będą mieć te przyrosty większe, bardziej imponujące, ale to są po prostu rośliny tolerujące cień, tak? Czyli tolerujące mniejszą ilość światła. Może wtedy tak aż pięknie, bujnie nie będą rosły, ale będą dawały radę. A ja wiem, że czasami po prostu jest potrzeba. Mamy takie zakamarki w mieszkaniach, które są ciemne i chcemy tam coś postawić, więc wtedy zawsze mówię, że właśnie Zamiokulkas, Sansevieria i ewentualnie jeszcze Epipremna to są rośliny, które tolerują mniejszą ilość światła. Dalej, z filodendronów. Filodendron Ring of Fire, dzisiaj też w dwóch rozmiarach, albo maluszek, albo trochę większy. Bardzo dobra cena, słuchajcie, to jest roślina naprawdę nie tak dawno, była super kolekcjonerska, niedostępna, trzeba było na nią polować i wydać kilkaset złotych, teraz możecie za kilkadziesiąt już ją mieć, więc no nie ma tutaj co się wahać, bo jest tak samo piękny jak był wcześniej, tylko ma lepszą cenę. I z filodendronów jeszcze mamy Verucosum, też dosyć dawno nie było go u nas. To jest z kolei odmiana o bardzo ładnych, włochatych łodyżkach. Piękna, zamszowa, liście takie atłasowe z połyskiem i od spodu jeszcze czerwieniejące. Bardzo urodziwy jegomość, uważam. I wiem, że nie jestem w tym odosobniona. Jeżeli chodzi o marantowate, no to dzisiaj mamy takie małe, ale zarazem wielkie maranty tricolor, mała doniczka, a roślina naprawdę gigantyczna jak na ten rozmiar. Zdecydowanie tutaj już jest dysproporcja pomiędzy tym, co na górze, a tym, co na dole, więc trzeba przesadzić do większej doniczki. A tutaj mam Frediego, który jest też bardzo taki ładny, gęściutki i wiecie co, on też dobrze rośnie dosyć. Nie mamy tutaj z nim jakichś... Niektóre kalate są takie, że potrzebują naprawdę dużej wilgotności, idealnego w punkt podlewania, a i tak czasem gdzieś tam te liście nie wyglądają idealnie. A Freddy całkiem sobie dobrze radzi, więc jeśli się Wam podoba, to też Wam go polecam, bo nie jest taki bardzo kłopotliwy w obejściu. Jeżeli chodzi o hojki, to hoi dzisiaj znowu jest sporo. Już Wam pokazywałam Mauna Loe. Do tego mamy jeszcze Kentianę. Przepiękne wybarwienie. Tu jest i taki bordo, i żółty, i zielony. No i też karnosy tricolor, która też jest bardzo ładnie wybarwiona. Nowe listki są różowe i zobaczcie, jak one dobrze wyglądają razem. Hoje możecie śmiało razem zestawiać, jedna obok drugiej, albo nawet sadzić dwie różne odmiany w tej samej doniczce, tylko wybierajcie takie, które mają podobną grubość liści, tak? Te dwie jak najbardziej mogą być sobie w jednej doniczce, możecie je połączyć, nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o podłoże, to sprawdza się podłoże do storczyków, albo podłoże do sukulentów i kaktusów też będzie ok. I też trzeba przesadzić, bo to też są rośliny, które dosyć szybko gniją w tym podłożu produkcyjnym. Jeszcze hoi będzie dużo. To jeszcze nie jest koniec, dopiero się rozkręcamy. Mamy też bardzo ładne i gęste ceropegie. Te takie klasyczne, zieloniutkie. Ceropegia też może być w podłożu do sukulentów i kaktusów, albo w jakimś uniwersalnym, rozluźnionym piaskiem i perlitem, powiedzmy. Stanowisko jasne, podlewamy jak ziemia przeschnie, ale też nie pozwalamy jej wyschnąć jakoś bardzo na wiór, bo wtedy te góry pędów potrafią uschnąć, więc nie przesadzajcie. To jest pół sukulent, więc aż tak bardzo jej nie zasuszajcie. No a na takim jakby drugim końcu szali mamy fitonię, tu jest akurat odmiana skeleton, przepięknie wybarwione liście, bardzo ładna, taka intensywna czerwień wpadająca w róż z pomarańczem. To jest przepiękne, nieoczywiste zestawienie kolorystyczne, wygląda bardzo dobrze i zjawiskowo. I jeszcze tutaj mam patyczaka. To jest odmiana Horrida, który charakteryzuje się tym, że ma te człony dosyć grube i okrągłe. I bardzo ładnie się, jak widzicie, rozrasta, jest super gęściutki. Wygląda szczególnie przeuroczo w osłonkach głowach. Naprawdę dzisiaj dużo dużych roślin, więc już wszystko pokazuję. Na początek jeden z moich faworytów, Filodendron campii Lynette, który charakteryzuje się tym, że naprawdę ma bardzo długie liście, grube, błyszczące, z piękną fakturą. Troszeczkę one mi się kojarzą zawsze z, jeżeli pamiętacie, skrzydłokwiaty Sensation, te takie giganty o wielkich liściach. Trochę te liście są podobne i rosną naprawdę jeszcze większe. Jest przepiękna roślina. Zawsze mnie też kusi, nie wiem, czy mnie dzisiaj nie skusi, jakaś jestem w tym tygodniu bardzo podatna na wdzięki roślin. I jeszcze duża palma. No, też jest naprawdę piękna. Phoenix. Ona ma bardzo sztywne liście i trochę kujące, więc trzeba uważać. Ale właściwie rośnie bez żadnych kłopotów. Mamy dzisiaj je naprawdę w świetnej cenie. Duże palmy są drogie, a my dzisiaj mamy bardzo dobrą cenę, także polecam się skusić, bo naprawdę ładne okazy. Super jest. I mamy też trebi dzisiaj na paliku. Takie duże okazy poprowadzone właśnie pionowo do góry, więc jeżeli lubicie w ten sposób, to też polecam. Też jest dobra cena, jak na to, że takie są naprawdę już duże i długie okazy. Zobaczcie, jakie ma korzeniska powietrzne. To jest właśnie to, czym pnącza przyczepiają się w naturze do drzew, a u nas w domu do palików. I jak na przykład mamy jakieś filodendrony czy inne pnące rośliny w naszej szafie, to one się, słuchajcie, potrafią w ścianę tej szafy wczepić. To jest niesamowite i potem się je ściąga te korzenie razem z farbą. Są bardzo takie chętne do tego. Mamy też dzisiaj bardzo duże Kalatea Orbifolie o pięknych liściach wielkości, to już nie talerzy, tylko patelni. Przepiękne, gęste, rozrośnięte okazy. Bardzo Wam polecam. Orbifolia to jest jedna z ładniejszych kalatei. Jest naprawdę śliczna i bardzo fajnie właśnie potrafi zrobić taki szybko taki dżunglowy look z wnętrza. Jest i duża, naprawdę duża, potworna Rhaphidophora tetrasperma. Jest po prostu gigantyczna. Chyba ma... no czekajcie... z 1,30 m, 1,40 m. I tutaj możecie zobaczyć to, o czym Wam zawsze mówię, że Rhaphidophora rośnie jak zła. Ona po prostu zewsząd wypuszcza nowe pędy, nowe przyrosty. Bardzo szybko rośnie. To jest naprawdę wspaniała roślina. To jest rozbójnik, to jest zbójca wśród roślin. Jakby Wam gdzieś tam przeszkadzała, to można ją uciąć od góry, to jej nie przeszkadza, a wręcz ją to pobudzi do wypuszczania kolejnych pędów, a to, co utniecie, można bez problemu ukorzenić i albo dosadzić, albo zrobić sobie potwora numer 2. Podłoże też bigosik, albo jeżeli kupujecie w jungle podłoża, to zestaw do roślin obrazkowatych. No i z gigantów mam też takiego gigantycznego Aeschynanthusa Mona Lisa, w pełnym kwitnieniu. Zobaczcie, jak wspaniale te kwiaty wyglądają. Doniczka ciężka, wypchana tą rośliną. Ona ma bardzo grube liście, więc jest naprawdę taka kawał z niej baby. Mamy też Hoje rossity duże. Mamy też maluszki w szóstkach, ale jeżeli chcecie od razu duże, no to są, i są naprawdę przepiękne. Bardzo długie pędy. Pędów jest bardzo dużo. Ładne, gęściutkie, pięknie wybarwione, z czarną obwódką, trochę tak jak wajeti, tylko liście ma bardziej, nie aż tak podłużne. Śliczna. I z takich dużych wieszaczków to jeszcze, słuchajcie, potoski na wieszaku i marble. Marble się tu zawinął, ale widzę, że tutaj ten pęd jest już taki naprawdę długaśny. O, właśnie. Także też z takich O, czad. Marble są super niekłopotliwe. To tak, zresztą te też potosy. To właśnie u mnie ten potos przeżył naprawdę taką koszmarną inwazję. Po prostu był cały pokryty tym wełnowcem. I wygląda po prostu jak okaz zdrowia. Nówka nieśmigana. Kolejny gigant to ta Monstera Deliciosa. Też naprawdę duży okaz w dużej doniczce i tak już te korzenie wychodzą dołem, więc naprawdę taki już jest kawał rośliny, pięknie rozrośnięty. Tutaj jest kilka tak naprawdę sadzonek. No i taki duży będzie jeszcze większy, bo Monstera to też potrafi urosnąć szybciorem. Taumatophyllum bipinnatifidum, piękna roślina o takich pierzastych, palczastych, wielkich liściach. One będą jeszcze większe. Czasami się ją nazywa filodendron podwójnie pierzasty. No i dużo, słuchajcie, tutaj też bigosik. Trzeba sporo nawozu, bo to jest roślina, która ma ogromną masę liściową, więc ja bym nawet odrobinkę jakimś takim organicznym nawozem o niskim stężeniu nawet zimą podlewała. No i rośnie po prostu to jak szalone, liście są coraz większe i ciekawe jest to, że jak roślina jest starsza, dlatego właśnie to nie jest botanicznie filodendron już od paru lat, wytwarza pień i stopniowo te wszystkie liście, bo teraz to wygląda, jakby one po prostu z ziemi wychodziły, te pędy, a potem widać, że się tam wykształca pień, taki normalnie zdrewniały i liście od dołu, jak odpadają, to zostawiają takie ślady na tym pniu, które wyglądają jak oczy. Wygląda to naprawdę niesamowicie i to jest jedna z moich ulubionych roślin. Zresztą podobnie ksanadu rośnie, bo to też jest taumatofylum. Bardzo mi się to podoba, słuchajcie, to jest naprawdę fajne. No i jeszcze taka wielka sansa zejlanika, też prawdziwy potwór, super ciężki, wielki, pięknie wybarwiony. Bardzo ładny, można się z nim zaprzyjaźnić i jak potrzebujecie też właśnie jakiegoś takiego na szybko jakiś, nie wiem, macie jakiś fotel ulubiony i chcecie tam dużą roślinę postawić, taką niewymagającą, która od razu zrobi efekt wow, to jest właśnie to. Były giganty, teraz pora na roślinne słodziaki, czyli maluszki i dzisiaj maluszków też jest sporo. Na dobry start piękna, gęściutka Kalatea Makoyana, jedna z moich ulubionych. Zawsze mi się kojarzy tak bardzo etnicznie, z jakąś taką maską. Fajna jest, śliczna i też taka dosyć łatwa w uprawie jak na Kalateę. Syngonium milk confetti, przepięknie wybarwione, to jest kolor taki właśnie duszkowo-pistacjowy i jeszcze różowe ciapki. Jest też, tak jak Wam mówiłam, Hoya rossita w mniejszym rozmiarze i ostatni nasz przebój, Hoya Flamingo Dream, przepięknie wybarwiona. Te nowe przyrosty są takie super mocno bordowo-różowe, naprawdę piękne. Z takich jeszcze nietypowo ubarwionych roślin, no to mamy Ginurę, która jest jadowicie fioletowa za sprawą swojego kutnerka. I mamy też trzykrotkę Pink Passion, też to jest nowość i znika po prostu zawsze cyk i nie ma. Jedna z pierwszych roślin, wcale się nie dziwię, bo jest bardzo ładna. No i moi drodzy, rarytasek, Filodendron Florida Ghost, przepięknie wybarwiony. Zobaczcie, wszystkie liście są właśnie bielutkie, albo całkiem białe, albo takie charakterystycznie dla tej rośliny, taka biel złamana zielenią, prześliczne, ładne, dobre sadzoneczki. I jeszcze... O Jezus, patrzcie na te korzenie. Tak właśnie wyglądają korzenie Aglaonemy. Bardzo je lubię, są takie naprawdę silne. Aglaonema Red Valentine zdecydowanie już prosi o większą doniczkę. Ona może być spokojnie w podłożu uniwersalnym z perlitem i nie potrzebuje dużo światła. Są wdzięczne rośliny, bardzo proste w uprawie. I Pilea Moon Valley, która charakteryzuje się tym, że ma przepiękne środki liści, które z czasem u trochę większych okazów są całe czarne, więc wygląda to naprawdę bardzo, bardzo pięknie. I jeszcze trochę aglaonem. Aglaonem jak zawsze jest dużo u nas, bo chętnie je kupujecie. Ja też strasznie lubię aglaonemy. Naprawdę są jedne z najprostszych roślin do uprawy w domu. Nie kapryszą, dobrze rosną, nie potrzebują dużo światła. No i są piękne, no to jeszcze o tym nie zapominajmy. No i tutaj Gemini, mam w domu też tę odmianę, bardzo Wam polecam, bardzo ładnie rośnie i też jest taka żywotna, liść za liściem. Też u mnie się przypałętały wełnowce i też nie robią na niej wrażenia, spływają jak po kaczce, także bardzo taka wdzięczna roślina. Pięknie wybarwiona na czerwono King of Siam, jeszcze z różowymi łodygami, więc to naprawdę taka kolorowa piękność, jeżeli lubicie kolorowe rośliny. No i też zobaczcie na tą, ta jest całkowicie prawie czerwona, tylko złamana odrobinę zielenią i jak widzicie one bardzo dobrze się uzupełniają razem. Można sobie robić kompozycje, kilka aglaonem koło siebie wygląda zawsze fantastycznie. Bardzo Wam polecam znaleźć jakiś taki właśnie nie do końca może jasny kącik i tam sobie zrobić taką kompozycję z kilku aglaonem, większa, mniejsza, czerwona, zielona, ustawione piętrowo. Będzie to wyglądało naprawdę przepięknie. Wiem, bo sama mam kompozycję z aglaonem, dostaję też zdjęcia od Was i to jest naprawdę zawsze sztos, zawsze wygląda to super pięknie. Z takich ciekawych roślin to mamy dzisiaj nowego Schismatoglottisa w takiej odmianie, bardzo ładnie wybarwiony. Jeszcze liście są tak ciekawie ząbkowane na obrzeżach. Przepiękna roślinka. Schismatoglottisy, o, też już potrzebuje większej doniczki. Zresztą widać po tym, jak dużo już tutaj urósł. One są takie trochę jak skrzydło kwiaty w uprawie, dosyć dużo piją. I też potrafią dramatycznie omdleć, jak chce im się pić, zwieszają liście, wtedy zdecydowanie wiecie, że czas na podlewanko, bardzo Wam to na pewno zawsze pokażą. No i słuchajcie, piękny Filodendron 69686 powraca, dosyć dawno go u nas nie było. Duży okaz, pięknie rozrośnięty, ma już te takie dorosłe, super powcinane liście. Zobaczcie jak to wygląda, też jest przepiękny. Bardzo go Wam polecam. Trzeba koniecznie przesadzić w zestaw do roślin obrazkowatych, jeżeli kupujecie u nas podłoże i dać palik, żeby sobie mógł się wspinać. I tutaj no, to jest taka roślina, która też idzie liść za liściem. Zresztą zobaczcie, tutaj właśnie mamy dwa nowe liście. Zauważcie, że one są tak zwinięte w rureczki na początku i potem się otwierają. Nie trzeba tego przyspieszać, żeby Was nie kusiło. Trzeba poczekać, aż się same otworzą, a na pewno to zrobią. Dobra, syngonia. Z syngoniów dzisiaj mamy motledy w bardzo fajnej cenie. To są przepięknie wybarwione syngonia, które są całe takie w taką mozaikę beżowo-zieloną. Super to wygląda. Niektóre liście to też jest zielone z zielonym. Każdy liść właściwie wygląda inaczej i to jest chyba najpiękniejsze w tej roślinie. Mamy też pixi. Pixi z kolei ma taki wyjątkowo gęsty pokrój. Nawet jak na syngonium, zawsze tych liści i pędów jest tutaj po prostu od groma. I też sobie rośnie właściwie bez kłopotów. Syngonia możecie albo w podłożu uniwersalnym z perlitem uprawiać, albo w bigosie. Nie lubią dotykać szyby i ani palące słońce, ani głęboki cień. To takie rośliny środka. No i... ale proste są w uprawie i bardzo, bardzo, bardzo szybko rosną. I jeszcze mam tutaj, słuchajcie, bardzo ładną Kalateę ornate. To jest bardzo prosta w uprawie kalatea, ona nie jest aż taka... Niektóre kalatee, zwłaszcza te o cienkich liściach, potrzebują naprawdę wysokiej wilgotności powietrza i nie do końca dobrze się odnajdują w mieszkaniach, a ta jest taka, że naprawdę daje radę. Nie ma z nią dużych kłopotów. A jeżeli jesteście fanami roślin kwitnących, to mamy też jeszcze takie piękne Aeschynanthusy Karina. One są dosyć rzadko w sprzedaży, więc jeżeli Wam się podobają, to sugeruję sobie pośpieszyć się z zakupem. Pięknie kwitną liście grube, sukulentne, odrobinkę zamszowe. Też jak to u Aeschynanthusów, ciężkie, grubaśne, ta roślina jest taka duża, no i przepięknie kwitnie. I co ważniejsze, powtarza kwitnienie w domu naprawdę chętnie, bez jakichś tam specjalnych starań i zabiegów. Jeżeli chodzi o pnącza, to jeszcze tu mi się dwa zaplątały. Jeszcze taki piękny marbel, zobaczcie jaki duży, rozrośnięty, to jest 12, ale naprawdę jest sążna. No i trebi, dzisiaj takie pięknie błyszczące, także też możecie sobie skorzystać z trebiego, nigdy dość. I jeszcze jest patyczak, bardzo ładny. Kasera, który tutaj akurat w tej odmianie pędy są gładkie, bez żadnych tam nawet delikatnych włosków, kolców, obłe i gładkie, bardzo szybko rośnie i fajnie. Też to jest roślina, która wygląda fantastycznie w osłonce głowie albo gdzieś zawieszona na wieszaczku czy w jakiejś makramie i te liście, te pędy się robią coraz dłuższe i dłuższe i dłuższe. No i na sam koniec, to już chyba ostatnie na dziś, Araucaria, którą polecam Wam bardzo, jeżeli chcecie sobie mieć odmianę i możecie nią zastąpić w tym roku choinkę. Można sobie tutaj albo jakiś taki jeszcze dodatkowy z niej zrobić, dodatkową ozdobę świąteczną, bo jak najbardziej się świątecznie też kojarzy. No i potem możecie sobie ją zostawić w domu, ona nie uschnie tak jak te zwykłe jakieś tam sosny czy jodły, którym jest po prostu w naszych mieszkaniach za sucho i za gorąco, to możecie śmiało sobie w mieszkaniu później uprawiać. Chyba tyle. Zapraszam 14:30 jungleboogie.pl. Tam wszystko znajdziecie, co Wam dzisiaj pokazałam. No a my się widzimy, co, następnym razem. Do zobaczenia, cześć!